Na czym polega zasada split payment, która od 2018 roku obejmie również niektórych rolników? Jest to zupełnie nowe rozwiązanie na naszym gruncie prawnym, które ma na celu uszczelnienie systemu VAT, a polega to na tym, że na żądanie nabywcy środki z transakcji są, ta zapłata jest dzielona na dwie części. Ta część VAT-u, czy VAT konkretnie, jest przelewany na specjalne subkonto na rachunek VAT sprzedawcy, natomiast ta część druga, czyli ta netto, jest przelewana na inny rachunek sprzedawcy. I sprzedawca może z tego rachunku VAT pokrywać swoje zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego, może płacić VAT innym uczestnikom obrotu gospodarczego i to jest jakby ten kij. Marchewką... Rolnicy, przepraszam bardzo, zanim do tej marchewki przejdziemy, pytają, czy to generalnie dotknie bardziej rolników na zasadach ogólnych VAT-u, czy też ryczałtów? To znaczy się, to tylko i wyłącznie dotyczy podatników czynnych, czyli transakcja podatnik czynny, rolnik ryczałtowy nie będzie mogła być w płacie split payment. Mówimy o, tylko i wyłącznie w obrocie między czynnymi podatnikami VAT. To myślę, że czas na marchewkę teraz. Marchewką jest przede wszystkim możliwość uzyskania wcześniejszego zwrotu podatku, czyli co do zasady 25 dni. Mówimy o tej części, która jest objęta split paymentem. Drugą marchewką jest to, że jest uczestnicy, właściwie ten nabywca jest uwalniany od solidarnej odpowiedzialności w przypadku, gdy w trakcie, na przykład przy obrocie paliwami może się zdarzyć, że nabywca jest obciążany tymi starymi zobowiązaniami tego dostawcy. No i co, jest jeszcze taka generalna zasada, że jeżeli jest 95% transakcji w ramach split paymentu, no to praktycznie rzecz biorąc taki podatnik nie jest kontrolowany w tym naszym dzisiejszym znaczeniu tego słowa przez organy, bo organy po prostu mają, jak to się mówi, wszystko online. Rolnicy pytają nas, co powinni podawać akurat w nazwie swojego gospodarstwa do Urzędu Skarbowego i co na pieczątce. Znaczy, jeżeli rolnik jest tylko i wyłącznie rolnikiem, czyli prowadzi działalność rolniczą taką produkcyjną, no to tu problemu nie ma. Może posłużyć się w nazwie, w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R tylko swoim nazwiskiem i imieniem, albo może użyć dokładnie takiego sformułowania, jakie jest w REGON-ie, które jest nadawane automatycznie, na przykład gospodarstwo rolne Jan Kowalski. I tutaj większych problemów nie ma. Problemy pojawiają się wtedy, gdy w obrębie jednego podatnika VAT-u jest gospodarstwo rolne w rozumieniu produkcyjnym i jest jeszcze działalność usługowa albo jakaś inna działalność. Z punktu widzenia przepisów VAT musi być zapewniona ciągłość numeracji faktur i z tym może być problem, bo na przykład część faktur, która dotyczy gospodarstwa, nie może być zaliczana oczywiście do, nie może być uwzględniana w rachunkowości i księgowości firmy, tej działalności gospodarczej i wtedy trzeba wymyślić taki system, który zapewnia z jednej strony ten postulat ciągłości numeracji i z drugiej strony identyfikację na przykład po skośniku w numerze, identyfikację faktury VAT związanej ze sprzedażą w ramach działalności gospodarczej i sprzedażą w ramach działalności rolnicze. A jeśli chodzi o nazwy, to tutaj, proszę Państwa, jeżeli się zakłada działalność gospodarczą, to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, nazwą firmy domyślną jest nazwisko i imię. I oczywiście najprościej będzie używać na przykład na pieczątce Jan Kowalski dla wszystkich rodzajów działalności. Nie będzie wtedy żadnych problemów. A jeżeli Jan Kowalski, adres? Nic więcej. I adres oczywiście też. Mówimy o nazwie. Oczywiście, tak. To wszystko musi być tak, jak przewidują przepisy. Natomiast jak ktoś chce w sensie marketingowym, żeby na tej pieczątce była też identyfikacja, co robi dany podatnik, no to może to być na przykład gospodarstwo rolno-usługowe Jan Kowalski. Może to być na przykład gospodarstwo rolno-usługowo-handlowe Jan Kowalski. I wtedy jedna pieczątka obsługuje jakby i działalność sensu stricto rolniczą, i działalność gospodarczą.
Rolnicy pytają teraz, jak numerować faktury. Pan prezes Roman Włodarz, Śląska Izba Rolnicza, ekspert VAT, odpowiada. No, faktury muszą być numerowane zgodnie z przepisami, to znaczy musi być zapewnione w ciągu całego okresu rozliczeniowego, czyli w okresie roku, jednolita ciągłość numeracji, która zapewnia prawidłową identyfikację danej faktury. Jeżeli jest to na przykład tylko gospodarstwo rolne, to może być to po prostu numeracja przyjęta kolejna, od 1, 2, 3 i tak dalej. Jeżeli chcemy, żeby to była identyfikacja z rokiem, może być na 1, 2, 3 łamane przez na przykład rok. W sytuacji, gdy mamy działalność rolniczą i na przykład działalność nierolniczą, na przykład sklep, musimy zachować pierwszy człon numeracji ciągły dla obu działalności z punktu widzenia przepisów VAT-u, a po na przykład skośniku czy po jakimś innym rozdzieleniu w nawiasie możemy zastosować dodatkowy identyfikator związany z gospodarstwem rolnym albo z tym przysłowiowym sklepem. Ale zasada jest jedna. Musi być zapewniona ciągłość numeracji i zapewniona możliwość identyfikacji, prawidłowej identyfikacji faktury w dokumentacji księgowej. Kwestia VAT-owska. Rolnicy nieustannie co roku pytają o to, jak rozdzielić licznik w gospodarstwie rolnym na typową działalność rolniczą i na działalność domową. Czy ryczałtem, w jaki sposób to formalnie załatwić do urzędu skarbowego? Znaczy, generalnie jest dążenie do tego, żeby w sposób jednoznaczny identyfikować wydatek opatowany, podatek należny, czyli ideałem jest zainstalowanie odrębnych liczników do wody, do prądu, do gazu. Natomiast w praktyce są kłopoty czasem techniczne i ustawa o VAT dopuszcza stosowanie rozdzielenia VAT-u naliczonego na fakturach pocztowych na tę część, która jest związana ze sprzedażą opodatkowaną i na nieopodatkowaną. Może to być przyjęte według jakiegoś klucza. Ten klucz musi mieć jakieś uzasadnienie dające się po prostu w jakiś sposób udokumentować. Przykładowo na przykład dostajemy faktury na prąd i stosujemy klucz na przykład 50 na 50, czyli 50% VAT-u odliczamy w ciężar podatku należnego, czyli pomniejszamy go sobie po stronie gospodarstwa, a drugą część zostawiamy w sferze gospodarstwa osobistego, czyli jest to ta część nieodliczalna. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że na fakturach takich nie mamy faktycznie identyfikacji często podatnika, bo umowa na przykład na energię elektryczną często jest zawierana z osobą fizyczną, gdzieś tam historycznie przed laty. Tam nie ma często NIP-u, jest PESEL. PESEL oczywiście też jest rodzajem identyfikacji podatkowej i zawsze występuje ten element takiej wątpliwości, czy to akurat jest ten podatnik, czy nie. I tu trzeba dbać właśnie o to, żeby na przykład jeżeli podatnik jest Jan Kowalski w gospodarstwie, podatnikiem VAT-u, to idealnie byłoby, żeby na przykład Jan Kowalski był też na tej fakturze, co prawda nie fakturze adresowanej na tego podatnika, ale żeby dało się powiązać to podmiotowo. Ale tu jest jeszcze druga kwestia taryf, tak? Bo przez niejako... Oczywiście, przy każdej próbie na przykład zainstalowania licznika w gospodarstwie tylko dla gospodarstwa, natychmiast dostajemy propozycję nie do odrzucenia przejścia z taryfy G na taryfę C, co się wiąże automatycznie z innymi stawkami opłat licznikowych, opłat za przesył energii, a nawet opłat taryfowych za samą energię. Czyli generalnie trzeba rozważać. No, trzeba rozważać i słuchać swojego urzędu skarbowego, czy Urząd Skarbowy to po prostu akceptuje rozwiązania takie doraźne, bo to rozwiązanie przy pomocy klucza podziałowego jest rozwiązaniem doraźnym, ale akceptowalnym, czy też nie.
co grozi rolnikom od stycznia 2018 roku w zakresie VAT? Że nie tyle grozi, ile dojdzie z szereg nowych obowiązków. Przede wszystkim obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze w formie jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT, czyli obowiązek przekazywania co miesiąc do Urzędu Skarbowego ewidencji VAT-owskich, czyli ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów w formie urzędowego pliku elektronicznego. Również sporządzanie deklaracji VAT-7 i VAT-K w formie elektronicznej i to już przekazywanie albo co miesiąc, albo co kwartał. Oprócz tego wszyscy podatnicy VAT będą objęci zasadą posiadania tak zwanego konta VAT, który będzie jakby subkontem, na które to konto ewentualnie w sytuacji, gdy doszło do zastosowania metody split payment, czyli podzielonej płatności, kontrahent by przelewał pieniądze z tej części dotyczącej VAT-u. No, następna sprawa to w ogóle jest to rozwiązanie split payment, które wchodzi od drugiego kwartału. Ono polega na tym, że na żądanie nabywcy ten sprzedawca ma obowiązek zgodzić się na zastosowanie tej metody i wtedy środki, znaczy zapłata brutto jest dzielona na dwie części. Część VAT-owska idzie na rachunek VAT sprzedawcy, część tak zwana netto idzie na drugi rachunek firmowy. Ja myślę, że w tym miejscu postawmy kropkę, drodzy Państwo, na temat split payment, na temat jednolitego pliku kontrolnego piszemy m.in. w kwartalniku Top Agrochef Premium, który dostaniecie tylko i wyłącznie w prenumeracie Top Agrochef Polska. Proszę w takim razie rzucić okiem na możliwość takowej prenumeraty, a z Romanem Włodarzem, z Panem Prezesem zobaczymy się na kolejnych seminariach VAT-owskich.